poranek 11 listopada. On się cieszy, ja się cieszę. Ląduje szwadron Dresza, gotowy do wymarszu. Thank you.
Szczególnie tych, którzy przybyli tutaj, aby poczuć cząstkę tej wielkiej, pięknej wspólnoty narodowej. 11 listopada, choć przypada jesienią, jest dniem niezwykle radosnym i ciepłym w kalendarzu naszej ojczyzny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Wyrazem hołdu i szacunku dla ojczyzny od kilkuset lat jest Polos. Przepiękny, uroczysty, dostojny narodowy taniec, jak żaden inny rozpoznawany na świecie i utożsamiany z Polską i Polakami. Nie zabraknie go i dzisiaj na koronowskim rynku. Jeźdźcy i Amazonki z mówicie z jego deresz, z nowego dworku Koronowa, podobno z prezesa Michała Mazurycza, zgodnie z wieloletnią już tradycją, uświetnią i w tym roku nasze koronowskie obchody święta niepodległości. Thank you.
Kapłani i Amazonki, bardzo wam dziękuję za przybycie, uświetnienie tego wspaniałego święta. Odmaszerować. Dziękuję bardzo. Uchwały kolei! Wspaniale jest dowodzić takim szwadronem. Życzyłbym każdemu, żeby kiedyś tego doświadczył. Myślę, że wszystko wyszło, jeśli nie perfekcyjnie, to prawie idealnie. I za to wszystkim dziękuję. Dziękujemy.